Przyda mi zadanie z naszego portalu, więc ja je sobie przekopiowałem do notatnika. Tu je rozwiążemy i potem sprawdzimy odpowiedź. Kiedy na dworze pada, zazwyczaj zostajesz w domu i oglądasz telewizję. No, umiarkowanie dobry zwyczaj, możemy powiedzieć. Liczba godzin, którą spędzasz przed telewizorem, to dwukrotność liczby deszczowych dni w tygodniu. W tabeli poniżej Y oznacza liczbę godzin, którą tygodniowo spędzasz przed telewizorem. Czyli tu jest liczba godzin przed telewizorem, a X to liczba deszczowych dni w tygodniu. Czyli tu jest liczba deszczowych dni. Relację między tymi dwiema zmiennymi można przedstawić za pomocą poniższego równania Y równa się 2X. No rzeczywiście, prawda? Dwukrotność liczby deszczowych dni w tygodniu. Które z poniższych twierdzeń są prawdziwe? Tak, czyli tu mamy tę tabelkę przedstawiającą te... Czyli tak, to jest, jeżeli jest jeden dzień w tygodniu deszczowy, no to 2 godziny spędzasz przed telewizorem. Jeżeli są 2 dni w tygodniu, to 4. 3 to 6, prawda? Y równa się 2 razy x, prawda? No i teraz trzeba wybrać prawdziwe stwierdzenia, zaznaczyć wszystkie, które pasują. Więc tak, zmienną zależną jest liczba godzin spędzonych przed telewizorem, zmienną zależną jest liczba deszczowych dni, zmienną niezależną jest liczba godzin spędzonych przed telewizorem i zmienną niezależną jest liczba deszczowych dni. Więc zmienna zależna i niezależna, no to jak sama nazwa wskazuje, no jedna z nich zależy od drugiej, prawda? Jedna jest jakby pierwotna. No i tak matematycznie to jest kwestia konwencji, ale to tak zdroworozsądkowy jest ten podział tutaj akurat, w takich konkretnych problemach. No więc co tu zależy od czego? No raczej zmienną niezależną jest liczba deszczowych dni, prawda? To nie jest tak, że oglądasz sobie 4 godziny w tygodniu telewizor i następnie dzwonisz gdzieś, aha, no to 2 dni deszczowe poproszę. Raczej jest na odwrót. Wygląda na to, że jeżeli deszcz pada, to zostajesz w domu i możesz 2 godziny oglądać telewizję, prawda? Czyli tą zmienną niezależną jest liczba deszczowych dni w tygodniu, a zmienną zależną jest liczba godzin spędzonych przed telewizorem. No więc zobaczmy. Zmienną niezależną jest liczba godzin spędzonych przed telewizorem, więc to nie. Właśnie żeśmy ustalili, że zmienną niezależną jest liczba deszczowych dni. Wobec tego zmienną zależną jest liczba godzin spędzonych przed telewizorem. A zmienną zależną jest, to też jest nieprawda. Tak, czyli zmienną niezależną jest liczba deszczowych dni, a zmienną zależną jest liczba godzin spędzonych przed telewizorem. No to sprawdźmy tutaj. Czyli tak, zmienną niezależną jest liczba deszczowych dni, zmienną zależną jest liczba godzin spędzonych przed telewizorem. Wspaniale. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.